Jak każda porażka pewnie boli, ta 1-3 chyba też, a czy masz jakieś środki przeciwbólowe tak na gorąco zaraz po meczu? No, środki przeciwbólowe myślę nie będą nam potrzebne z tego względu, że jedną porażką nie można się załamywać, nie można mówić o środkach przeciwbólowych. Na pewno porażka nie cieszy. Na inaugurację chcieliśmy tutaj zagrać dobre spotkanie i przede wszystkim je wygrać, a nie było ani jednego, ani drugiego. Nasza gra momentami tylko przypominała to, nad czym pracujemy, ale z perspektywy całego spotkania no, trzeba to oddać, że byliśmy zespołem gorszym od Lecha Poznań, przede wszystkim jeżeli chodzi o skuteczność, bo też mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie przy stanie 1-0. Gdybyśmy je potrafili zamienić na bramki, to być może ten mecz inaczej by się potoczył, ale to już jest jak gdyby gdybanie z mojej strony. Z tego meczu trzeba po prostu wyciągnąć wnioski. To jest drużyna, która jest w totalnej przebudowie teraz i pracować dalej solidnie, konsekwentnie i grać kolejne spotkania. Moje pytanie zmierzało w tym kierunku, czy mimo tej porażki widzisz jakieś pozytywy? Ja na przykład widzę taki, że z chwilą, kiedy było 0-3 i zespół grał w dziesiątkę, mowa oczywiście o Krakowi, został zdobyty gol. No na pewno z każdej porażki również można wyciągnąć pozytywne rzeczy i trzeba wyciągać pozytywne rzeczy z każdego meczu. Na pewno to jest pozytyw, że w przypadku, kiedy przegrywaliśmy 3-0, zespół no, nie spuścił głowy, nie poddał się. Staraliśmy się dalej, pomimo osłabienia, dążyć do tego, żeby strzelić bramkę kontaktową, być może potem następne. No ale dzisiaj po prostu Lech był od nas zespołem lepszym i nie było to dla nas po prostu łatwe zadanie. Tak jak powiedziałem, no, były momenty dobre w naszej grze, ale zdecydowanie było ich za mało, żeby myśleć dzisiaj o zwycięstwie.